Witajcie kochani! Zapraszam Was dzisiaj na filmik, na którym będę testować produkty marki, o której w ostatnim czasie praktycznie zapomniałam, a mianowicie marki Max Factor. I mam tu dzisiaj parę produktów do testów, m.in. produkt, na który się czaiłam już od jakiegoś czasu, a jest to rozświetlający podkład z kwasem hialuronowym i SPF 30. Także zobaczymy dzisiaj, jak te produkty się u mnie sprawdzą. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie. Zapraszam Was do oglądania dalej. Na wstępie od razu Wam powiem, że mogę mieć trochę zmieniony głos i trochę mówić przez nos, nawet się zrymowało. No ale niestety jestem chora i staram się zaklinać rzeczywistość. Udaję, że wszystko jest okej. No ale im dłużej tak jakby staram się to robić, to czuję, że nie jest, więc niestety nie czuję się najlepiej, dlatego ten teścik może być troszkę krótszy niż zazwyczaj, ale słuchajcie, piję herbatkę z miodkiem i mam nadzieję, że teraz mnie uzdrowi, także jakby trzymajcie za mnie kciuki. No ale dobra, słuchajcie, przechodzimy w takim razie do teściku i bierzemy na tapet dzisiaj ten właśnie rozświetlający podkład, o którym Wam przed chwilą mówiłam. On nazywa się Skin Improving Foundation Miracle Pure. Co tu jeszcze jest napisane? Że daje nam 24 godziny nawilżenia. No tego to akurat nie sprawdzę. Ma w sobie kwas hialuronowy i witaminę C oraz SPF 30. To jest moim zdaniem dużym propsem. I słuchajcie, co on ma nam robić na skórze? Rozświetlający podkład poprawiający jakość skóry z witaminą C i kwasem hialuronowym, 24 godziny nawilżenia. Czyli jakby przeczytałam dokładnie to, co było napisane na samym opakowaniu. Ja mam go, słuchajcie, w odcieniu 75 Golden i ja go kupowałam już jakiś czas temu. Ale pamiętam, że on w ogóle miał jakieś takie mocno jasne, te jaśniejsze odcienie. Także ja myślę, że jak go kupowałam, to byłam troszkę bardziej opalona. Myślę, że to było jakoś tak świeżo po moim tym urlopie, w którym się trochę opaliłam. No więc zobaczymy, jak ten kolor się do mnie przypasuje. W ogóle zobaczcie, on ma taką dziwną końcóweczkę, taką trochę bougie. No ale dobra, zobaczmy, jak on będzie się prezentował u mnie na skórze. Czekajcie, bo już widzę, że tu jest sok z ketchupu, także muszę go troszeczkę przemieszać, żeby tu mi się nie wylewał jakiś dziwny płyn, którego nie chcę. Too little, too late, niestety, no ale dobra. Sorewicz, muszę wytrzeć tę ciapę, bo jakby not interested. Dobra. No i zobaczcie, tak jak mówię, to jest odcień Golden, który chyba jest, no nie wiem, tak jak ja pamiętam, z czwartym, jak nie piątym w ogóle odcieniem, zaraz to sprawdzę i Wam powiem, w tej gamie, a zobaczcie, jaki on ma ładny w ogóle kolor. I wcale moim zdaniem nie jest taki jakiś mega ciemny i w ogóle wybrałam go też dlatego, że on miał właśnie taki piękny, oliwkowy odcień, który no dla mnie się nadaje idealnie, szczerze mówiąc. Także no już w tym momencie mam nałożoną taką bardzo lekką pielęgnację, no i zobaczmy, jak on się będzie nakładał u mnie na skórę. No już widzę, że ma przepiękny kolor, naprawdę, jeżeli też macie taką skórę oliwkową jak ja i nawet bardziej lubicie się z takimi, no oliwkowymi to jakby jasne, ale takimi nawet szarymi tonami, no to myślę, że naprawdę możecie być zadowoleni. I tak, zobaczmy, jak on się w ogóle na mojej skórze póki co prezentuje. Wiecie co, on ma w ogóle taką mega kremową, kremową teksturę. Nie wiem, czy trochę nie zoksydował, nie wydaje Wam się? No, mi się wydaje, że trochę zoksydował. Ale dobra, czekajcie, zaraz porównam go. Muszę go tutaj dobrze rozłożyć, żeby nie było tego pigmentu za dużo w żadnym miejscu. No, ale ja mam wrażenie tak, jakbym nakładała taki po prostu krem nawilżający na twarz. Dobra, sprawdźmy, jak z tym oksydowaniem. Moczę mój palec grzebalec. Nie, on po prostu ma taki... No zobaczcie, tutaj akurat to takie nagromadzenie tego pigmentu jest dość spore i on to wygląda bardziej szaro. Natomiast po tym, jak go się rozciera, no to on tak jakby trochę bardziej się przystosowuje do skóry, traci gdzieś tę taką trochę minimalnie szarawą barwę. Ale no moim zdaniem cały czas wygląda naprawdę bardzo sympatycznie i słuchajcie, no moim zdaniem on się super połączył z moją skórą. Zobaczcie, ja nigdzie nie stosowałam Beauty Blendera, a no moim zdaniem ta skóra wygląda, to jest taki efekt, make-up no make-up, ale taki naprawdę typowy, który sprawia, że Wasza skóra wygląda tak jak Wasza skóra, tylko że lepiej, zdecydowanie. I słuchajcie, teraz porównajmy te dwie strony. No tak, to krycie jest naprawdę lekkie i musicie to mieć na uwadze, bo jednak jest to podkład rozjaśniający, a takie osoby, które szukają już jakichś kremów BB lub takich tylko lekkich produktów, lekko nie przyciemniających, tylko kryjących, to myślę, że mogą się nim spokojnie zainteresować, bo on dokładnie daje właśnie takie uczucie. I tak, zaczerwienienia są przykryte w jakiś tam sposób, koloryt skóry jest wyrównany i od razu Wam mówię, że ten produkt jest cały czas taki plastyczny i taki... No, po prostu plastyczne, tak to nazwijmy. I on jakby nie zastyga w żaden sposób. To jest moim zdaniem
taki produkt dla skór właśnie suchych i normalnych. Z moimi skórami różnie to... skórami. Mam jedną skórę. Genius. Także z moją skórą mieszaną takie produkty nie zawsze się lubią, ale jeszcze zobaczymy jak to będzie i myślę, że niestety z tłustą dokładnie tak samo. Ale dobra, nakładam go na drugą stronę. No i jedziemy. I słuchajcie, dobrze zapamiętałam, bo teraz sprawdzam w internecie, ile on ma odcieni. On jest dostępny w 6 odcieniach i słuchajcie, to jest jakby praktycznie najciemniejszy, czyli jakby 5 z kolei. Także jakby moim zdaniem osoby w ogóle z taką ciemniejszą karnacją, to nie wiem, tutaj poszaleją za bardzo. Natomiast z tego, co widziałam, to nawet nie to, że one się tak różnią mocno, tak jakby, że im od początku wyżej, tym ciemniej, chociaż trochę tak jest, ale one też się moim zdaniem różnią właśnie tonacją i te wcześniejsze mi się wydawały trochę żółtawe z tego, co pamiętam. A swoją drogą, słuchajcie, teraz patrzę, że on w Hebe jest przeceniony z 71,99, Jezu, sporo, na 43,19, także jakby jesteście nim zainteresowani, no to jakby łapcie promocję. I tak, podsumujmy teraz to, jak wygląda moja skóra. No moim zdaniem akurat, szczerze mówiąc, to jest idealna nazwa tego produktu, bo to jest tak jakby Skin Improving Foundation, dokładnie, on tak jakby poprawia wygląd skóry i powiem Wam, że moja skóra wygląda teraz bardzo ładnie, tak naturalnie, świetliście, widzicie w ogóle jak pięknie mi się błyszczy policzek w tym momencie. No wygląda po prostu lekko i pięknie, typowy make-up no make-up, także no ja póki co jestem naprawdę zadowolona. No i słuchajcie, w tym momencie chciałabym wykonać parę kolejnych etapów w moim makijażu, no i przyjść do kolejnego produktu. No dobra, już zaczynam wyglądać trochę bardziej jak człowiek i w ogóle powiem Wam, nie wiem czy Wy też tak macie, że jak jesteście chore, to jakby czujecie się mega słabo, ale jak jakoś tak się umyjecie i pomalujecie, to już tak troszeczkę jesteście zdrowsi, także jakby próbuję siebie oszukać w ten sposób. I słuchajcie, w tym momencie chciałabym przetestować kolejny produkt, którym jest róż. A nazywa się dokładnie Facefinity Blush. Ja mam go w odcieniu 25 Alluring Rose. To jest produkt wypiekany, który wygląda w następujący sposób. No to jest taki róż trochę bardziej brązujący, dopiero teraz to zauważyłam, szczerze mówiąc, więc mogłam się powstrzymać od nakładania w ogóle bronzera, może by się tylko dało ten produkt nałożyć, no. Oh no. Dobra, jakoś to ogarniemy. Nie, no dobra, ja myślę, że jakby dla mnie będzie okej, okay. Trochę nawet pasuje mi do bluzki, nie ma miejsca tutaj na żadną pomyłkę, także, no dobra, słuchajcie, zobaczmy, jak on będzie wyglądał u mnie na moich policzkach. Zacznę go nakładać tak bliżej bronzera, żeby ewentualnie uratować jakąś sytuację przy pomocy innego produktu, ale dobra, zobaczmy. No, słuchajcie. Jest to ewidentnie ciemniejszy róż, ale powiem Wam, że ja na przykład z takimi się dogaduję całkiem nieźle. On spokojnie może posłużyć na przykład jaśniejszym cerom za bronzer i róż tak jakby w jednym. Można troszeczkę, znaczy można go użyć jako bronzera, trochę przyciągnąć w górę i od razu jakby ta skóra będzie wyglądała taką bardziej zdrowszą i taką trochę muśniętą nawet słońcem, bo zobaczcie, ten róż w ogóle ma w sobie tak jakby taki efekt lekko lśniący, także bardzo mi się podoba, szczerze mówiąc. No jest dość ciemny. Jest dość ciemny, ale tak jak już mówiłam, ja to dzisiaj wezmę na klatę, bo nie mam innego wyboru, ale uważam, że naprawdę wygląda ładnie. Ładnie, wszystko jest okej tutaj, jeżeli chodzi o ten produkt. W tym momencie moja twarz aż prosi o rozświetlacz i zamierzam tę prośbę spełnić, bo mam tutaj produkt, który nazywa się Facefinity Highlighter Powder. No i tak, nazwa jest taka, że się zastanawiałam, czy to jest rozświetlacz, czy to jest jakiś rozświetlający puder, no tak dziwnie się nazywa. I słuchajcie, jest to odcień 001 Nude Beam. On w ogóle jest dostępny w 4 odcieniach, tak samo zresztą jak ten róż. I tak, co on ma tutaj nam dawać? No po prostu glow na twarzy, nie ma to przedłużyć, ale zobaczcie, wygląda pięknie. Me gusta. No dobra. Rozpoczynajmy w takim razie pracę z tym produkcikiem i tak jakby ja jak go dotykam, to on się wydaje taki suchawy, tak jakby w dotyku i napędzu, ale z drugiej strony zobaczcie, tak jakby jak on się, nie wiem czy to będzie widać, ale jakby widać, że tutaj ta przestrzeń jest taka naruszona, ala tak trochę plastelinowo, nie wiem czy to ma sens, ja w ogóle mówię, ale zobaczmy.
ładnie wygląda. Ale ma mega dziwną konsystencję. Mówię Wam, tak jakby... Niby jest suchy, ale jest mokry. Ale swoją drogą jest niesamowicie tak jakby drobno zmielony. No i daje taką piękną taflę na policzku. No nie no, ja po prostu kocham taki efekt, więc naprawdę jestem mega zadowolona. Zobaczmy jeszcze, jak on tu się będzie sprawował na moim drugim policzku. I to jest taki jakby efekt, który można budować. Zobaczcie, to jest jakby po jednej warstwie. Taram, taram, taram. A to jest po paru warstwach. Zaraz jeszcze, nie powiem, że nie użyję jakiejś wody termalnej albo czegoś, żeby zrosić mój... zrosić? Boże, polski język. Mój pędzel, żeby nałożyć ten produkt trochę na mokro i zobaczę, co się wydarzy. No ale póki co powiem Wam, że no bosko wygląda. Pędzel zmoczony i zobaczmy, co tu się wydarzy. Świetnie. No i właśnie w ten sposób się zdrowieje. Od razu mi się wszystkiego chce. Więcej, bardziej. No powiem Wam, że ten podkład to ma dzisiaj ciężkie zadanie, jako że leci mi z nosa i jami non-stop i muszę go dmuchać namiętnie, także jakby... Przepraszam Cię kolego, będziesz miał ciężko dzisiaj. No ale trudno, mam nadzieję, że podobasz. I słuchajcie, przechodzimy do kolejnego produktu, którym jest z kolei płynny cień do powiek. Bardzo mnie ten produkt zainteresował, jako że ja szczerze mówiąc dość rzadko używam takich produktów, ale uważam, że są one no naprawdę bardzo jakby przyjemne w pracy, zazwyczaj, i po prostu takim łatwym sposobem można sobie nadać jakiś tam fajny kolor na powiece, nie robiąc nie wiadomo czego. No i słuchajcie, ten produkt nazywa się Eyefinity All Day Eyeshadow. I ja mam go w odcieniu 01 Lovely Rose. I słuchajcie, jest to produkt, który ma dawać metaliczne wykończenie na powiece i ma być, uwaga, wodoodporny i trzymać się 24 godziny. 24, 24, dobrze. I tak, jeżeli chodzi o ten produkt, no to on... Z tego co widziałam, ma się też nie odbijać na powiece i ma tak jakby taki aplikator. O, pokaż się. Taki jakby... Boże, czemu ja chciałam powiedzieć dzidę? Co ja mam ze skojarzenia w głowie? Aplikator wygląda jak dzida. No czemu nie? I słuchajcie, to jest produkt, który można tak jakby robić i kreskę na powiece, można stosować go jako bazę pod cienie oraz można go używać po prostu solo. Także ja dzisiaj użyję go, słuchajcie, czym ja mam rękę? A! Róż! Jeszcze nie zmyłam. I zobaczę w ogóle, jak on wygląda na słoczyku. No powiem Wam, że ma bardzo ładny kolor i to jest taki róż, taki trochę szampański. Do mojej bluzki pasuje dzisiaj wybornie, także jestem w ekstazie. No i dobra, słuchajcie, nie ma co przedłużać. Zróbmy to w ten sposób, że nałożę go na moją powiekę, po czym czy przed tym ogarnę tutaj korektor, bo po prostu zostawię korektor na 3 sekundy w spokoju i już mam tutaj go w zakamarkach, także nie lubię tego. I dobra, słuchajcie, nakładam najpierw takiego bardziej przy linii rzęs i chciałabym zobaczyć w ogóle, jak ten produkt będzie pracował z pędzlem. Biorę sobie taki pędzelek syntetyczny z Boho Beauty 234V. I zobaczmy, co tu się dzieje, jak to u mnie wyjdzie. No powiem Wam, że on się bardzo łatwo blenduje. Rzeczywiście to wykończenie jest takie, no, metaliczne. Ale Jezu, moim zdaniem wygląda pięknie. Zobaczcie, w sensie zajęło mi to dosłownie chwilę. Coś tu się na tym oku dzieje, jest taki mini, jakby no mini taki kolorystyczny akcent. Fajnie to wygląda, póki co naprawdę mi się podoba i szczerze mówiąc, ja ostatnio właśnie, jak idzie wiosna i lato, czy trochę to jeszcze tego lata jest, ale dla mnie wiosna i lato trochę to jest, idzie w pakiecie, no to ja jakoś mam taką potrzebę, żeby ta moja powieka tak bardziej błyszczała, już trochę wychodzę z tych zimowych matów i no tutaj to może być fajny produkcik taki, żeby trochę to oko nabrało takiej lekkości, świetlistości. Dobra, zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądała druga warstwa. Tutaj póki co to wygląda jak mokra powieka. Czy w sumie de facto jest mokra, bo jeszcze ten produkt nie zastygł. No, ale blenduje się po prostu jak marzenie, dosłownie. No, co sądzicie?
Moim zdaniem wygląda pięknie. Chciałam go już zacząć nakładać w drugą powiekę, ale zobaczcie. Póki co się klei, ale czy on zostaje w załamaniach? Słuchajcie, chyba nie. Nie wiem, to czy ja powinnam po prostu siedzieć tak do momentu, jak on zastygnie? Albo jak w mechanicznej pomarańczy. No dobra, ale na razie, słuchajcie, pomimo, że on się jednak trochę gdzieś tam lepi, no to jakby oczekuję, że za chwilę zastygnie, jako że ma być taki mega trwały i wodoodporny. No i trzymam, słuchajcie, kciuki, żeby nigdzie tutaj mi nie powłaził. Okej, cienie zaschły, no i nadal twierdzę, że wyglądają bosko na powiece, ale słuchajcie, widzę gdzieś tam takie mini jakby większe części bez tego produktu w moich załamaniach. To jest naprawdę takie, że muszę się przypatrywać, ale jak się przypatrzę, o, to trochę to widać, słuchajcie. No i to mi się nie podoba. Niestety. Także szkoda, że tak jest, ale no właśnie tak jak mówię, no jeżeli ktoś ma tak jakby powiekę z takimi załamaniami jak ja, no naprawdę ja bym, słuchajcie, musiała tak siedzieć, żeby to zaschło i żeby mi nie weszło nigdzie w te załamania. Także i tak uważam, że jest to, słuchajcie, efekt, który tak jakby tego naprawdę nie widzę, że tam coś weszło. Także jakby ja to biorę na klatę i mi się mega podoba, jak to wygląda. I słuchajcie, w tym momencie przechodzimy do kolejnego produktu, a mianowicie do tuszu do rzęs. I jest to Divine Lashes Rich Black Definitely Soft Volume Layer After Layer. No i właśnie, odnośnie tego Layer After Layer, to powiem Wam, że ja na przykład z moimi rzęsami jakoś nie jestem wielką fanką nakładania paru warstw tuszu na rzęsy. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale jakoś mam wrażenie, że o ile nie nałożę tych warstw, tak jakby, w sensie o ile nie nałożę tyle produktu, ile chcę za pierwszym razem, to kolejne dołożenie u mnie praktycznie zawsze skutkuje tym, że te rzęsy są zlepione i wyglądam jak Twiggy, czyli mam cztery rzęsy u góry dosłownie, także jakby ja tego efektu nie lubię. Natomiast słuchajcie, to jest hit. To jest napisane tak, takie mam oczka pokazane. I jest tak, before, no to takie sote oko, potem mamy after three layers, jakby trzy warstwy, to już moim zdaniem jest grubo, no i one są wiadomo takie zajebiste. O Jezu, powinnam przeklinać? Dobra, nie wiem. Zajebiste. I tak, after six layers, sześć warstw tuszu na oku. Are you freaking kidding me? No dobra, ale zobaczmy, co ten produkt ma mi do zaoferowania. On w ogóle wygląda w ten sposób. Te w ogóle tusze z Max Factora wyglądają dość podobnie. Ja w ogóle od chyba mój pierwszy tusz w życiu, to też tusz właśnie Max Factora, to 2000 calories. Uwielbiałam go swego czasu i zobaczmy, jak będzie wyglądała ta szczotka. Ona jest trochę taka... Jak ja dzisiaj to opisuję, po prostu hit. Jest to kształt klepsydry. O, myślę, że tak by było łatwiej. I ma, słuchajcie, naturalne włoski. To nie jest syntetyczna szczoteczka. Przypomina mi jakąś szczoteczkę chyba z wyższej półki w maskarze, tylko nie mogę sobie przypomnieć. No i dobra, słuchajcie, nie ma co tego przedłużać. Ja muszę oczywiście podkręcić najpierw moje rzęsy, bo one są proste jak druty, tak żeby z tego ani rusz. Podkręcam, no i testujemy. Podkręciłam rzęsy, ale w międzyczasie też udałam się do mojej toaletki, żeby zobaczyć, z czym mi się kojarzył ten tusz. I no zobaczcie, to jest tusz Better Than Sex z Too Faced. To jest akurat wersja wodoodporna, tego jest niebieska, ta zwykła jest różowa. No i słuchajcie, mam wrażenie, że ta szczoteczka wygląda identycznie. No dobra, ta jest może jeszcze bardziej w stronę klepsydry, ale naprawdę jest podobna. A ja w ogóle bardzo, bardzo lubiłam ten tusz z tego czasu, jakoś ostatnio wrzuciłam w kąt. Nie wiem czemu, za dużo mam rzeczy do testowania. No i słuchajcie, zaczynam malować moje rzęsy. Sprawdźmy, co tu się będzie działo. Początek jest obiecujący, bo podoba mi się to, że tak jakby ta szczoteczka angażuje wszystkie moje rzęsy tak jakby do pracy i do tego, żeby były pomalowane. Nie muszę to jakoś tak mocno kombinować z tym, żeby je wszystkie tutaj zagarnąć. Póki co są naprawdę bardzo ładnie rozdzielone. No i dobra, lecę w takim razie. Nakładam. Żeby Was nie zanudzać, zaraz pokażę Wam efekt końcowy. I zobaczcie, to jest efekt po jednej warstwie tego tuszu. I powiem Wam, że na razie moje odczucia są naprawdę pozytywne, bo moim zdaniem naprawdę niesamowicie ten tusz rozdzielił moje rzęsy. I mówię tak zupełnie serio.
mam wrażenie, że jest ich o wiele więcej. To nie jest jakieś wyciągnięcie nie wiadomo gdzie tych rzęs, one nie są jakieś mocno wydłużone. Natomiast podoba mi się to, że on pokrywa te rzęsy jakby w całości w ten sam sposób. Nie tak, że jakby one są pogrubione u nasady, tylko na całej długości ta rzęsa jest naprawdę fajnie grubsza. I słuchajcie, challenge accepted. No może w takim razie kolejną warstwę i zobaczę, czy ten efekt się polepszy, wzmocni, czy będzie tak jak zazwyczaj w przypadku moich rzęs, czyli po prostu zostanę Twiggy. Ale zobaczmy. Jadę w takim razie z drugą warstwą. Słuchajcie, na razie mi nie skleja tych rzęs. Interesting. No nie skleja. W sensie aż tak nie skleja. I zobaczmy teraz, zaraz będziemy sobie porównywać, jak wygląda... Matko jedyna. Bogu ducha winna. Maluje sobie rzęsy, a tu po prostu jakiś ostrzał z tuszu. Anyway, sprawdźmy teraz, jak wygląda moja prawa strona i moja lewa strona. No słuchajcie, ja jednak pozostanę wierna temu, co mówiłam wcześniej. A mianowicie, okej, no jakby to, że te rzęsy są bardziej podkreślone w jakiś sposób, natomiast jakoś mam wrażenie, że one po prostu są troszeczkę bardziej sklejone. Znaczy, wyglądają na takie trochę bardziej obciążone. Nie wiem, czy macie takie samo zdanie jak ja. No, tak mi się wydaje. I tak jak powiedziałam, challenge accepted, także jadę z trzecią warstwą. No i zobaczę, co tu się wydarzy. No, tak jak widzę, no to... Okej, no rzęsy są coraz mocniej podkreślone, no nie da się ukryć. I powiem Wam, że jak na trzy warstwy, to te rzęsy wyglądają obłędnie. Serio, obłędnie. Także normalnie myślę, że przy wielu innych tuszach miałabym już po prostu totalnie sklejone te rzęsy. A tu jest nieźle, chociaż teraz już widzę, że coś tam się zaczęło kleić. Nie, no to w ogóle nie jest mój efekt. Po prostu tylko chciałam się upewnić, ale no, jako że tusz Max Factor rzucił mi wyzwanie, stwierdziłam, że mu podołam. No i zobaczcie, no, mam wrażenie, że lepiej czasami jakby less is more. Okej, słuchajcie, w tym momencie mam nałożone tak. Trzy warstwy tego tuszu na górze i dwie warstwy na dole. No i powiem Wam, że nie wiem, może ja się muszę przekonać do tego takiego mocniejszego efektu, bo naprawdę wygląda to nieźle. W sensie, ja naprawdę jestem pod dużym wrażeniem tego, jak te rzęsy nie są ze sobą zlepione aż tak, jak to się dzieje przy innych tuszach. Także jakby propsik póki co. I wiecie co, ze względu też na to, że jestem chora i po prostu łzawią mi oczy i kicha mi, jest drama i tak dalej, dzisiaj wyjątkowo nie przykleję sztucznych rzęs, także jakby będzie taki bardzo letni, świeży efekt na mojej twarzy. I w takim razie przechodzimy już do ostatniego produktu, a mianowicie do takiego produkciku, do ust, który nazywa się Color Elixir Cushion. Ja mam go w odcieniu 020 Splendor Chic. I tak, zobaczmy, jak on będzie wyglądał w środku. Ma taki ścięty, taką ściętą końcóweczkę, czyli pewnie będzie mi łatwiej wyrysować kształt ust. Jezu, nie wiem, czy Wy też tak macie, ale dla mnie na przykład wyciśnięcie produktu do takiej idealnej gąbeczki, takiej po prostu niczym nie naruszonej. Czuję jakiś taki cringe w sobie, że muszę to zrobić, ale dobra. Cisnę. Cisnę? To cisnę czy nie cisnę? O to jest pytanie. Here it is. O kurczę, ale to nie jest taka... Ja myślałam, że to będzie taka trochę błyszczykowata pomadka, a ona widzę, że ma jakiś tam konkretny kolor. Pachnie bosko. I dobra, słuchajcie, zobaczmy. Co ja robię? O! Okej. Zniszczona powierzchnia. No, jakby inaczej jej nie użyła, także muszę się ogarnąć. I słuchajcie, kolor wygląda w następujący sposób. Moim zdaniem bardzo ładny, taki świeżutki. A ta pomadka... Póki co wydaje się być mocno nawilżająca. Dobra, cisnę jej trochę więcej. Bo ona nie jest taka super, ona nie jest taka jak błyszczyk. Trochę jest bardziej zbita, dlatego to nie jest tak, że wycisnę troszeczkę i pomaluję sobie całe usta.
Tylko muszę tu trochę jeszcze powyciskać tego produktu. Na ustach wydaje się taka bardzo kremowa, bo zresztą z tego co widziałam, to ma być jakby, ona ma mieć nawilżające i takie odżywcze działanie też. No i jest to ewidentnie moim zdaniem taki właśnie produkt na lato, który słuchajcie, możemy sobie poprawić usta nawet nie mając lusterka, wiecie o co chodzi. Krzywdy się sobie tym raczej nie zrobimy. Trochę tak wydaje mi się, że ten produkt jest mało wydajny, tak na pierwszy rzut oka, bo ja wyciskam chyba już czwarty raz ten produkt i cały czas mi jakoś go brakuje. Dobra, słuchajcie, w tym momencie dopracuję usta, no i wracam do Was z podsumowaniem. Podsumowanie jest zwykle rozpoczyna chronologicznie, a mianowicie od rozświetlającego podkładu do twarzy Miracle Pure. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o ten produkt, to to, co mi się od razu rzuciło w oczy, to to, że po pierwsze ma bardzo ładny oliwkowy kolor, ten właśnie 75 Golden i niesamowicie łatwo nakładało mi się go na twarz. Słuchajcie, parę ruchów, dosłownie on jest przepięknie wtopiony w skórę, nie ma żadnych krawędzi takich, wiecie, odciętych i słuchajcie, no, mój Beauty Blender stał zraszony, gotowy do pracy i nie został użyty przy tym podkładzie, bo po prostu nie miałam takiej potrzeby. I moim zdaniem, tak jak już mówiłam, nazwa tego produktu jest idealna, bo to jest Skin Improving Foundation i dokładnie, on po prostu sprawia, że Wasza skóra wygląda jak skóra, tylko lepiej. Po prostu poprawia trochę jej wygląd, wyrównując właśnie jakieś takie zaczerwienienia, czy drobne jakieś, no takie może być niedoskonałości skóry. Natomiast nie jest to też produkt kryjący, to jest taki produkt na co dzień, żeby dodatkowo wygładzić, nawilżyć skórę i sprawić, żeby ona wyglądała na taką bardziej rozświetloną i promienną. To jest produkt, który będzie bardzo dobrym produktem dla osób z cerą suchą i mieszaną, suchą i normalną. Natomiast jeżeli chodzi o skóry mieszane, to moim zdaniem on u mnie może po czasie wyglądać przyciężkawo i może być troszeczkę za mocno rozświetlony, ale oczywiście nie chcę tutaj niczego zwiastować, też nie chcę, żeby było, że pomijam skóry tłuste, bo tak jakby mieszana i tłusta to są podobne koleżanki, także jak na coś tam mieszanej się nie sprawdzą, to raczej na tłustej też się nie sprawdzi. Ale słuchajcie, no powiem Wam dokładnie, jak to wygląda po teście trwałości. Kolejny produkt, a mianowicie róż do policzków Facefinity Blush. Powiem Wam, że zrobił na mnie naprawdę dobre wrażenie. I od razu Wam tylko mówię, że ten odcień 25 Allring Rose może służyć za bronzer i róż w jednym, o tak bym to określiła, bo tak jak widać, słuchajcie, on ma w sobie dużo takich brązowych tonów, czego ja nie zobaczyłam wcześniej, bo gdybym to zobaczyła, to bym pewnie go użyła właśnie w takiej formie, natomiast nałożyłam wcześniej bronzer, a potem ten róż i on należy do tych ciemniejszych, także myślę, że bladziochy mogą go spokojnie używać jako bronzer, natomiast osoby, które są troszeczkę bardziej opalone, no to myślę, że jeżeli lubią takie troszeczkę ciemniejsze róże, to będzie dla nich jak znalazł. I to jest róż wypiekany, który naprawdę bardzo ładnie wyglądał na skórze, dawał taki piękny, rozświetlony efekt, skóra wyglądała naprawdę bardzo promiennie. Plus bardzo łatwo go się nakładało, także słuchajcie, no, czego chcieć więcej? Jeżeli natomiast chodzi o rozświetlacz Facefinity Highlighter Powder, to powiem Wam, że ja jestem obsessed. To jaki on jest piękny, po prostu rozłożył mnie na łopatki i nie myślałam, że aż tak mi się spodoba. Ja aż w tym momencie czaję się, żeby kupić więcej odcieni, bo on jest taki dość jasny, no to jest w ogóle najjaśniejszy, jaki jest dostępny, a myślę, że te takie bardziej złotawe na lato po prostu będą idealne i zobaczcie, jak on się przepięknie błyszczy. To jest efekt, który można budować, można go stopniować, ja tutaj oczywiście przywaliłam z grubej rury i nie dość, że go nałożyłam paroma warstwami na moje policzki, to jeszcze zmoczyłam na koniec pędzel i zrobiłam taki ostateczne jeszcze podbicie tego pigmentu. No i moim zdaniem, słuchajcie, moje policzki wyglądają bosko i też byłam w międzyczasie przy świetle dziennym. Damn! No wygląda to po prostu cudownie, także mi się mega podoba ten produkt. I on ma niesamowicie dziwną konsystencję, bo on jest taki sucho mokry. No ale zobaczcie ten błysk, no to jest po prostu jakiś kosmos. I jeszcze go nałożyłam tutaj w moje wewnętrzne kąciki oka. No i zobaczcie, po prostu taką przepięknie lśni. Także no dla mnie naprawdę sztos sztosów. Odnośnie cienia w kremie, który nazywa się Eyefinity All Day Shadow, to powiem Wam, że no moim zdaniem w tym momencie on na moich powiekach wygląda pięknie. Bardzo mi się podoba tak jakby jego wykończenie i to, że on tak fajnie jakby lśni. I to nie jest taki tępy błysk, taki metaliczny, ale pomimo, że ten cień jest metaliczny, to on tak jakby daje, słuchajcie, efekt mokrej powieki, naprawdę. Także ja póki co naprawdę jestem po prostu zachwycona tym, jak on wygląda. I fajne też jest to, że on ma właśnie parę zastosowań, także możecie go użyć jako eyeliner, jako właśnie tak cień jak ja, albo po prostu bazę pod cienie. No powiem Wam, że jakby dotykając go w tym momencie,
on nie jest taki super suchy, on się troszeczkę tak jakby przykleja do palca, ale na palcu nic nie pozostaje. On też ma być super trwały, także no jestem bardzo ciekawa, jak on u mnie na powiekach przetrwa. Jedyne co, to słuchajcie, podczas zastygania, no wiadomo, ja mam oczy rozluźnione, także jakby on troszeczkę tutaj mi poznikał z tych załamań na moich powiekach, natomiast no jakby on cały czas jakby powierzchnię pokrywa, to nie jest tak, że w załamaniu nie mam w ogóle tego produktu, tylko tak jakby tam on jest, ale jest go trochę mniej, dlatego nie rzuca mi się to jakoś w oczy, że tam go jakoś brakuje. No jestem bardzo, słuchajcie, ciekawa, jak on wytrzyma ten test trwałości, bo jeżeli się tak utrzyma, no to sztos sztosów, a jeżeli jakoś tak mocniej powłazi mi w te załamania, to może trochę dać taki efekt takiego znoszonego makijażu, ale no trzymam za niego kciuki, żeby tak się nie wydarzyło, no bo jeżeli się tak nie wydarzy, to na lato dla mnie boski produkt. Tuż Divine Lashes Rich Black, powiem Wam, że zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. I to oczywiście to pozytywne, bo powiem Wam, że jakby ja się nie spodziewałam, że ten tusz tak przepięknie rozdzieli moje rzęsy i takie ładnie, równomiernie pokryje na całości. Tak jakby to nie jest efekt wyciągniętych rzęs, one nie są wydłużone, natomiast są ładnie pogrubione i podkreślone jakby na całej długości, co moim zdaniem daje mega efekt. I dałam się skusić, nałożyłam 3 warstwy na moje górne rzęsy i tak jak na początku ten efekt jakoś tak nie do końca mi siadł i teraz powiem Wam, że po jakimś takim dłuższym patrzeniu na siebie już w tym momencie wydaje mi się, że te rzęsy wyglądają naprawdę nieźle i tak jakby biorąc pod uwagę właśnie moją dzisiejszą chorobę i to, że po prostu nie chciałabym doklejać sobie rzęs, to powiem szczerze, że on sprawił, że jakby bez tych doklejonych rzęs naprawdę czuję się spoko. Także no jakby to jest moim zdaniem super rzecz, plus właśnie jeżeli ma się taki makijaż taki mega lekki jak ja dzisiaj, no to myślę, że naprawdę taki efekt jakby kompletnie wystarcza. No i wygląda on w tym momencie moim zdaniem fenomenalnie, także dziewczyny z krótkimi rzęsami i takimi, wiecie, smutnymi. Tak, także jakby wszystkim polecam, ale najważniejsze jest test trwałości. No bo jak ten tusz się gdzieś będzie mi odbijał albo się kruszył, no to się niestety nie polubimy, ale póki co bomba. I ostatni już produkt, a mianowicie pomadka do ust, która nazywa się Color Elixir Cushion. Powiem Wam, że w ogóle po pierwsze bardzo mi się podoba kolor tej pomadki, chociaż nie wiem, czy ma dużo tutaj do czynienia z samym opakowaniem. Ona się wydaje w ogóle taka bardziej jagodowa i taka ciemniejsza. No ale jakby rozumiem, że ten pigment nie jest aż tak skupiony, dlatego wygląda troszkę tak jakby lżej. Ale słuchajcie tak, jeżeli chodzi o ten aplikator, to moim zdaniem on jakby jest bardzo fajny, jeżeli chodzi o nakładanie takiego produktu na usta, no bo po prostu łatwo jest sobie wyrysować taki kształt, jak chcemy. Co do tego, jak ja czuję w tym momencie, jak ona wygląda na moich ustach i jakby jak się zachowuje, to jest naprawdę taki mega komfortowy produkt. To jest taka błyszczyko-pomadka, tak bym to określiła. I naprawdę na usta wygląda pięknie, tak świeżo i myślę, że to jest taki produkt, który właśnie możemy sobie nakładać w ciągu dnia no tyle razy, ile tylko chcemy, bo na pewno to nie będzie trwały produkt, no mówmy się. Ale do czegoś muszę się niestety przyczepić, bo wydaje mi się, że ten produkt jest taki dość mało wydajny, w sensie ja musiałam chyba z 5 albo 6 razy wyciskać ten produkt w ogóle, żeby go nałożyć w takiej ilości na moje usta, jakbym chciała. Może ja po prostu trochę go za mało wyciskałam, nie wiem, ale wydawało mi się, że tak jakby no trochę tak się tępawo nawet rozkładał i no i musiałam go, wydaje mi się, że sporo wycisnąć, żeby coś tutaj było widać, ale ogólnie póki co naprawdę wrażenia są bardzo pozytywne. No i dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Mamy godzinę, bo jak na mnie to mega wczesną, bo jest 13:45. Zaczynamy w tym momencie test trwałości, wrócę do Was pod koniec dnia i dam Wam znać, jak to wszystko się u mnie utrzymało. Jest godzina 22:12 i wracam do Was z podsumowaniem. Wiem, że troszkę wcześniej je robię niż zazwyczaj, ale no tak jak mówię, słuchajcie, gardło mi wysiada na maksa i czuję, że za chwilę przestanę mówić, więc jakby muszę zrobić najszybciej, jak to jest możliwe. I tak, biorąc pod uwagę to, jak w tym momencie wygląda ten produkt na mojej twarzy, w sensie mówię tutaj o tym podkładzie rozświetlającym, to powiem Wam, że myślałam, że ja się będę świeciła troszkę mocniej. W sensie tutaj, jeżeli chodzi o nos i tę przestrzeń jakby naokoło nosa, gdzie zazwyczaj się najmocniej wyświecam, to tutaj niestety nie jestem w stanie tego ocenić, no bo tak jak mówiłam, mam katar i non-stop dmucham nosek, jakby wycieram sobie to, co tam się wydarzyło. Ale no już po czole mogę mniej więcej coś powiedzieć. Tak jak widzicie, ono się błyszczy, ale nie jest to jakiś taki hardkorowy błysk. Tak samo tutaj na brodzie, moim zdaniem ten produkt wygląda cały czas jakby tak świetliście i naprawdę poprawnie. Także dobra, w tym momencie wezmę sobie bułkę matującą i usunę nadmiar sebum. Okej, nadmiar sebum usunięty i w tym momencie patrząc na siebie muszę stwierdzić, że niestety ten produkt trochę się starł. I tutaj na brodzie, no widzę, że praktycznie mam taką
no zupełnie sotę tę brodę. Na moim czole też pozostało tego produktu malusieńko, no około nosa to już w ogóle na to wiadomo przez co. I no stwierdzam, słuchajcie, że na pewno nie jest to produkt, który jest trwały. To jest taki everyday jakby make-up, więc myślę, że osoby, które mają właśnie suchą i normalną cerę, mogą się z nim polubić. Dodatkowo właśnie to SPF też robi fajny produkt z tego podkładu. Natomiast osoby, które mają cerę mieszaną i tłustą, myślę, że no jest taki produkt, który można raz na jakiś czas użyć, ale no ja jednak, ja osobiście wolę troszkę inne wykończenia. Wolę tak jakby nałożyć sobie więcej pielęgnacji pod podkład, a podkład wolę, żeby był troszkę bardziej matujący. Ale ogólnie ten produkt oceniam dość poprawnie. I słuchajcie, nie wiem czemu nie miałam od razu takiego skojarzenia, bo przecież mam tutaj też ten produkt z Max Factora Miracle Second Skin. I z kolei powiem Wam, że moim zdaniem one są do siebie bardzo podobne, tak zupełnie szczerze, i mają moim zdaniem podobne wykończenia. W sumie aż bym zrobiła sobie kiedyś takie jakieś porównanie w ciągu dnia i nałożyła ten na jedną stronę twarzy, ten na drugą, zobaczyła czym one się różnią. Ale jeżeli lubiliście się z tym Miracle Second Skin, to myślę, że możecie spokojnie dać temu szansę. I patrząc dalej na siebie, stwierdzam, że sytuacja z różem i rozświetlaczem jest niezmienna, wyglądają tak samo dobrze. Słuchajcie, jestem bardzo, ale bardzo pozytywnie zaskoczona tym tuszem, który słuchajcie, nigdzie się nie odbił, nigdzie się nie posypał. Naprawdę wygląda bosko i powiem Wam, że jakby im dłużej miałam go na sobie, tym bardziej te rzęsy mi się podobały. Także no, będę go jeszcze namiętnie używać, testować, ale moim zdaniem to jest super produkt. I słuchajcie, jeżeli chodzi o kwestię tej pomadki błyszczyka, to powiem Wam, że jestem w lekkim szoku, no bo ona starła mi się tak w 100%. Jakby ja nawet jak szczerze mówiąc używam błyszczyków do testów, no to gdzieś tam na krawędziach trochę mi zawsze tego błyszczyku zostaje. A tu nie ma absolutnie nic. A czy jakoś obżerałam się jakoś bestialsko w tym czasie? No szczerze mówiąc chyba nie bardzo. Także no tutaj takie lekkie rozczarowanie, że aż tak szybko ten produkt zszedł w moich ust, nie zostawił nawet jakiegoś takiego lekkiego koloru. No ale no, tak, taki se ten produkt. Natomiast, jeżeli chodzi o ten tusz, cień w płynie, no to słuchajcie, no niestety powłaził mi w te załamania. Tutaj możemy sobie zobaczyć właśnie, że niestety, tak jakby w miejscach, gdzie załamuje się moja powieka, no to tam tego produktu za bardzo już nie ma. Zobaczę jeszcze tylko, czy jego się da może troszeczkę tak doklepać, żeby trochę tę sytuację wyprostować. Nie, bo on jest tak jakby zastygający, a po tym jak próbuję go doklepać, widzicie, ja zdejmuję tak jakby ten błysk jego. No i teraz to już w ogóle niestety wygląda gorzej moim zdaniem nawet niż wcześniej. Ale słuchajcie, jakby poza tym, ja czułam się naprawdę bardzo dobrze w tym makijażu, tak świeżo, świetliście i naprawdę mi się to podobało. Także ja myślę, że ja nadal będę używała tego cienia w płynie. W zależności od okazji, może coś na niego jeszcze nałożę, tak żeby go trochę zagruntować, ale no moim zdaniem to jest naprawdę jakby spoko produkt, a jeżeli nie macie takich oczu, które no, mają tyle załamień, to tym bardziej powinien Wam się spodobać, także ładnie wyglądał, naprawdę ładnie. No i dobrze, słuchajcie, to by było na tyle, także jeżeli ten filmik przypadł Wam do gustu, to dajcie proszę kciuka do góry albo suba, będzie mi mega miło. No i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Buziaki!